kurczę, jakaś kraksa większa tam się wydarzyła. Dobra, wysiadamy, biegniemy. Tak, liczy tylko co się tu, każda sekunda. Co tu będzie? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, dzisiaj moim gościem specjalnym jest Jula. Dzień dobry. A to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Emergency Response Liberty County, czyli serwer, gdzie gramy takie trochę jakby RP w Robloxie. I dzisiaj będziemy strażakami. Strażacy to jest najfajniejsza profesja chyba w takim Robloxiku. Także już zacznijmy od ubrania się w coś. Tak jest, jak się ubrać mam? No pełna frekwencja myślę. Tutaj sobie klikasz E, zmień wyposażenie, później masz tam wolontariusza i coś sobie ubierasz. A ja wam oczywiście widzowie przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Zostawcie subika, tutaj sobie Jula zespawnuj pojazd jakby, żebyś sobie mogła przedmioty wyciągnąć ze swojego traka, bo mój już tutaj stoi. No i oczywiście przypominam, że możecie wpaść też na G2, Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Twój jest ten dalej, Jula. No wiem, ale wsiadło mnie. I sobie tak, z tyłu dojdź tutaj i masz coś takiego jak... Ale do swojego. To jest mój. A, no to ja w dobrym byłam. Tak, tak, tak. I tam masz konferencja dostępu od boku. I weź sobie parę rzeczy, nie? Te rzeczy z lewej strony na prawą stronę sobie przerzuć, takie, które będą nam potrzebne. Dobra, a co uważasz, że będzie potrzebne w takim Myślę, razie? Że tak, może być ci torba medyczna. Może, torba medyczna. Tak, może być gaśnica i na przykład tablica i ciężka piła łańcuchowa. Tablica i ciężka piła łańcuchowa? No, na przykład, tak, 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 myślę, że takie. Dobra. Ja wezmę jakąś jeszcze drabinę, czy coś, czy inne rzeczy. Także zobaczymy, jak to tam będzie. Ubrania, mundur, akcesoria, strażacki, coś tam. I co, będziemy jechać jednym, twoim? Tak, 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 jedziemy właśnie jednym ogólnie, więc się postarajmy. Ogarniemy sobie tutaj wszystko, mam taką nadzieję, torba, drabina, gaśnica, wszystko jest. Dobra, bo już inna jednostka pojechała, my też musimy w końcu tak ruszyć, jest. Więc proszę bardzo. Pod trójką mamy aktywne zgłoszenie, więc przyjmijmy je sobie. Tam masz dołącz do rozmowy, no i jedziemy, nie, tak naprawdę. Pod trójką? Tak, pod trójką. Nie, pod trójką ja mam torbę medyczną. Aha, a to MDT masz coś takiego, MDT. Nie mam. Ty wyrzuciłaś MDT do swojego wozu strażackiego? Tak. Oj, niepokojąca informacja. Nie mówiłeś, nie mówiłeś, że mam. No dobra, zostawić. Spokojnie, spokojnie, nic się nie stało, ja będę zgarniał zgłoszenia tutaj. Musimy ugasić, musimy ugasić. Więc od razu, proszę bardzo. Ja wezmę jakiś absorbent oleju, gdyby był potrzebny. Ale faktycznie gaśnica, myślę, że będzie git. Na dwie gaśnice strażackie powinniśmy dać radę chyba. I jeszcze teraz tak, z torbą medyczną podejdę do kolegi i go troszeczkę uzdrowię. Także kolego, mam nadzieję, że się dobrze czujesz. Tutaj pierwsza pomoc zostaje ci udzielona. Jula właśnie kończy dogaszać twój pojazd. Zużyliśmy tak jest, na to dwie bezpieczne. Pełne gaśnice, ale mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Chyba tak. No dobra. Także do widzenia, powodzenia. Do widzenia. Proszę czekać na pomoc drogową albo na coś tego typu, Benz. Dobra, i teraz tak, mam jakieś zgłoszonko jeszcze? MDT, jest zgłoszenie, dołącz do rozmowy. Mamy zgłoszenie z lewej strony całkowicie. Więc jedziemy do kolejnego zgłoszenia. Właśnie ta straż pożarna jest fajna. Są te zgłoszenia, jest co robić. A twoja praca zawsze jest dobra. Po prostu, także... Dokładnie. O kurcze! Wow. O Jezu, już myślałem, że ten... Już myślałem, że samochód sam poleci beze mnie. O Boże. Dobra, udało się, ale to daleko, daleko, powiem ci, jest strasznie ten pożar, do którego jedziemy w tym momencie. Mega, mega daleko do pożaru. No tutaj ktoś chyba też coś nie tak mu poszło. No, my musimy tak polecieć, tutaj w lewo. No i lecimy teraz na wprost cały czas, aż dojedziemy później w prawo.
Ja widzę, że ktoś przed nami tam śmiga właśnie do tego wypadku. Czy do tego, co my jedziemy tak naprawdę, cokolwiek to to jest. W prawo by siadło polecieć. Polecimy na przełaj tak zwany. Gość leży! Straż pożarna przyjechała w wozie paramedyka. Dobra, sprawdźmy, czy sobie poradzi. Z monitorem przyjechał. Funkcje życiowe. Sprawdź witale. To trzeba jakoś podłączyć chyba je do tego w ogóle. Trzeba je tam podłączyć. Tam jest ten monitor, nie? Tak, czy tak, coś? Tak. I pamiętam, że to było jakoś. Ja to kiedyś zrobiłem. Chyba nawet ze mną właśnie jak grałeś kiedyś. Możliwe, bo to trzeba podłączyć klocki monitora do pacjenta. Jakbym miała parasol, to jest ta z parasolem. Dobra, złapał go, złapał go. Dobrze, dobrze, niech idzie. Dobra, poradził sobie. Dobra, otwieram ci, kolego. Otwieram ci, dobra. No i super, poradziliśmy sobie. Z kolejnym wyzwaniem. No i możemy na remizę chyba wrócić, Jula, w tym momencie. Tak, wezmę sobie to, co powinnam mieć, a czego nie mam. No, bardzo ważny kajecik, który jest potrzebny. Nie powiedziałeś, nie poinformowałeś mnie. Ale też nie mówiłem ci, żebyś cokolwiek usuwała. That's the point. Jest to fakt, jest to fakt. Dobra, teraz tak, musimy jakoś wrócić. Więc dobrze, jakbyś mnie pokierowała. A gdzie mamy jechać? Z powrotem do miasta, do naszej jednostki, no. A gdzie jest jednostka? No, w mieście. Nie, no dobra, sobie gdzieś zaznaczyłem mniej więcej, zobaczymy, pojedziemy sobie. Jedziesz, tak, dobrze, jedziemy na razie. No to tak, niezły nawigator, nieźle jedziemy, pod prąd, przez krzaki. Dobrze jedziemy, jest okejka, jest dobrze. Jest dobrze, super jedziemy. Bardzo dobrze sobie radzimy, jako jazda. No co, no. Dobra, tutaj. Kierunkowskaz. Kierunkowskaz inaczej niż na serwerze PCD. Dobra, jest jakieś zgłoszenie nowe. Tunel się rozwalił przed nami. Wow. Dobra. Jedziemy do tego. Dawaj to. Jedziemy do zgłoszenia. 998 przyjmuje zgłoszenie. Jedziemy. Jedziemy. Dobra, ponoć no, tunel się zawalił gdzieś tutaj przed nami. O, pożar widzę. Pożar po lewej. Mhm. I ranni ludzie. Dobra. Już lecimy. Gasimy. Ugasić trzeba, dobrze nam poszło. I tu jeszcze idę udzielić pierwszą pomoc dla pana. W takim razie już leczę. No i bardzo super. Dobrze. To no jeszcze pomoc... lecimy do tego tak, mostu. To proszę była tutaj szybka. Uważać, proszę państwa, my musimy niestety już lecieć. Przy tej pogodzie nie trudno o wypadek. Przy tej pogodzie nie trudno też o pożar, jak widać. Elektronika lubi spłonąć w takich warunkach. Dobra, widzę, że jesteśmy już drugim. O kurczę, jakaś kraksa większa tam się wydarzyła. Dobra, wysiadamy, biegniemy. Tak, tylko liczy co się tu, każda sekunda. Co tu będzie potrzebne? Ciężka piła łańcuchowa może być faktycznie potrzebna. Mam ciężką piłę łańcuchową. O kurczę, pieczone, panie. Leczę tutaj kogoś, a nie tutaj trzeba monitor. Tak, bo tu monitor leży ktoś jest w złym potrzebny. Stanie. Ty masz monitor? Powinienem mieć, ale kurczę. Co z tą ziemią zrobić? Dobra, idę po monitor szybko. Nie jest to łatwa sprawa, to prawda. Zostawiam tu jedną torbę. O, przyjechał od nas gość. Ale tu się dzieje. Ile służb w ogóle przyjechało teraz. Jest monitor, faktycznie. Mamy monitor. To chodź tu, pomożesz temu człowiekowi biednemu. Już. Chodź. Dobra, tutaj z monitorem. Tak. I teraz tak, jakoś jakby trzeba ten monitor do niego śmignąć. Nie pamiętam, jak to się robiło, leczenie. Inspektuj pacjenta! Zbadaj ciało pacjenta, aby zidentyfikować obrażenia, objawy, symptomy. Dobra, badam go, badam pacjenta.
Badam badaj, tutaj. Badaj. O kurczę, połamany fest, panie. Nie można przesunąć w lewo, padająca twarz. Symptomy. Ojoj. Kontynuuj. Daj tlen, transport. Transport, transport mi jest potrzebny. Masz tablicę. Mam tablicę. To bierz go na tablicę. No, próbuję. Nie mnie! Nie cię to wyjść! Nie mnie na tablicę! Nie mnie, ała! Pacjenta na tablicę. On nie chce wejść na tablicę. Czemu nie chcesz, pacjencie? No nie wiem czemu nie. Może ty znowu musisz. Mnie, no. Znowu mnie, nie mnie na tablicę. No to ty spróbuj, może ty musisz, bo ty ten monitor podłączyłeś. Kliknij żółte kropki na pacjencie NPC. O kurczę ty! Tu jest zły dzieje? Ziomek, strzela, strzela. Ostrzelał nam tutaj tego, mam policjanta. Mam piłę łańcuchową. Będę nas bronić. Broń, broń, broń. Uzdrawiam. Dobra. Policjanta. Uzdrawiaj, uzdrawiaj. A ty spróbuj tego na tą tablicę włożyć. Dobra, monitor zasobów został dany. Uzdrowiłam. Uzdrowiłam. Bardzo dobrze, pięknie, pięknie to zrobiłam. O, gość ma nosze, gość ma nosze. No może właśnie, tego ziomka na nosze wrzucić. O, o, idealnie, bardzo na dobrze. Nosze. Bardzo. Bo on ma te lepsze nosze do tego, do ambulansu ma nosze. Dobra, my wracamy już w takim razie. My się możemy zawinąć już z tej. Tak. W takim razie my już o, więcej kurczę, zrobić nie możemy. Jest? Dobra, mamy kolejne zgłoszenie, siadaj do mnie. Dobra, już biegnę, biegnę. Jestem. Siadaj, mamy kolejne zgłoszenie, otrzymaliśmy. Dobra, jedziemy tyłem, cyk. No, tutaj straż pożarna ma ręce pełne roboty po prostu. Cały czas. O kurczę, ale robota, nie? Dwóch zasypanych ziomków. Jeszcze nagle kogoś postrzelili, trzeba tak, było na szybko ratować. Tak, przyszedł jakiś ziomek, dobrze uratowałaś gościa. Uratowałam, uratowałam. Uratowaliśmy go tylko dlatego, że byłaś na miejscu, więc dokładnie naprawdę tak. Uratowałaś szybka jego życie. Szybka reakcja jest najważniejsza. Tak, pamiętajcie, że jesteście świadkami jakiegoś wypadku, wydarzenia. Reagujcie od razu. Reagujcie. Dobra, jedziemy. Tutaj jest jakiś kolejny zgłoszeń. Pożar! O Jezu! O giga pożar. Ale się hajczy! Giga pożar całego terenu zielonego. To trzeba chyba coś więcej niż gaśnicę, nie? Nie no, gaśnica może być jak coś. W to ostateczności przydało... tutaj można byłoby podłączyć się do hydrantu, tylko nie wiem, gdzie jest hydrant w okolicy jakiś najbliższy. To ty... O Jezu, ty się ulecz lepiej. Tak? No, czekaj, ja cię uleczę, uleczę cię. Bo ja stałam tak, no trochę blisko faktycznie, no, ale to myślałam, za blisko że ognia. Dobra, uleczyłem dziękuję. Cię, proszę bardzo. No dlatego mówię, że tutaj chyba... No, taki... czekaj, hydrant potrzebny jest, żeby... No, chyba do hydrantu, bo moja gaśnica nic kompletnie nie robi, a ja dostaję obrażenia. Dobra, gdzie jest hydrant jakiś najbliższy w okolicy? No tu jest hydrant, ale on jest giga daleko. A nie możesz kurczę. Do samochodu podłączyć? No. Nie możesz z samochodu? No, no, tak, tylko że on jest giga daleko. Właśnie o tym mówię. Hydrant jest giga daleko, bo tutaj trzeba tak... Podłącz, o. Podłączam już do hydrantu, będziesz mogła wziąć linę z mojego tego. O, dobra, podłączyłem do hydrantu wóz. Biegnę. Więc teraz możesz zgarnąć tutaj, o, od boku. Od drugiej tylko, strony ja chyba też. Nie, możesz, możesz. Attack line to się nazywa. O. I gasimy. Nie wiem, czy za krótki sobie nie wziąłam. No ja na 150 wziąłem. Tylko on później będziesz skończył. Musiała go ten, będziesz musiała go później jakby odczepić. Bo inaczej będzie lipa, bo inaczej ja już nie ruszę tego pojazdu. Już byli strażacy, którzy jakby się dołączali do akcji, po czym odjeżdżali, a nie podłączyli tego attack line'u całego. Dobra. Potrzebuję twojej pomocy. Biegnę, tylko miałam trochę za krótki sobie kliknęłam. Już dobra. Biegnę z pomocą. Weź najdłuższy jaki się da. Wzięłam najdłuższy jaki się da, ale najdłuższa chyba i tak sikawa w okolicy. Tak mnie nazywają. Także let's go. Nie wnikam w to jak cię nazywają, ale spoko. O kurczę. W końcu jestem najlepszym strażakiem.
O kurczę, ta sikawa mi nie sięga w tym momencie. Chyba też muszę przedłużyć sikawę teraz. Nie. O kurczę, pieczone. No tam czubek drzewa został jakby. Okej, tu ci pomogę jeszcze przy tym drzewku. Dzięki, dzięki. Ewentualnie może jednak dałoby radę spróbować podjechać kawałek bliżej. No to idź i próbuj, ja będę tutaj. Ale to gasić, nie, to musisz odłączyć się wtedy też, bo ja nie mogę ruszyć pojazdu, dopóki się nie odłączysz. To biegnę. Także trzeba odłączyć te attack line'y. Odłącz linię ataku. Dobra, i teraz... nie, odłącz linię ataku. Teraz detach supply intake. Usuń wąż na ten moment. Podjadę kawałek bliżej. Dobra, tyle bliżej już wystarczy chyba. Nie mam pojęcia, jak może jeszcze podejść do końca po prostu i... Nie, no jest git i bierz teraz 250 jakieś, nie? Bo oczywiście na tej wodzie powinniśmy dać radę, ale wiesz, może nam się skończyć ta woda. Podłączone? Tak, podłączone już jest. Gaszę. O, przyjechał gość z tego, ze służby drogowej i nam daje pachołki tutaj w okolicy. Bardzo dobrze, dobra, 250 biorę też. Dobra, lejemy, ale tu się kurczę zapaliło, nie? Masakra, ledwo się ciepło zrobiło, już pożary lasów zżerają. Masakra. Dobrze, ale dobrze, jesteśmy na miejscu, widzisz? A śmieszne jest to, że tyle jednostek niby, a nikt nie przyjechał nam pomóc. Trzy jednostki różne przyjechały na zawalenie tunelu, a pożar lasu to tylko my. Dobrze tylko mi tak we dwójkę. Tu jest jeszcze drzewko, co się pali. Dobra, my jesteśmy na pierwszej linii po prostu, nie? Dobra, chyba udało się zgasić cały ogień. Tak, zgaszone. No i świetnie, no i możemy już wracać. Byle kabli nie poplątać. Nie no, odłącz linię ataku, proszę bardzo. Detach, usuń wąż. Dziękujemy panie ze służby drogowej, który nam pomógł. Tak jest. Dobra, ja cię jeszcze uzdrowię, wiesz, chodź tutaj, torba medyczna. Bo trochę straciłaś żyćka. Ja no bo nie oszczędzałam się. Tak, to nie widzę, że nie cię bardzo dobrze leczyć. No i cóż, możemy odjechać stąd, także świetnie. Świetnie, robota skończona, proszę państwa. No i ja myślę, że w tym odcinku też byłoby na tyle. Robota została wykonana i to poważna. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko. Pa, pa.